Witajcie. Browniego już znacie. To jest gibon. W takim towarzystwie to ja mogę gotować. Zapraszam Was do kuchni. Dzisiaj następny przepis. Lekki, taki idealny jako dodatek do Waszych grilli. Mam nadzieję, że nie mocno ciężkich i nie tłustych. Dzisiaj ośmiornica. Po raz drugi, ale w sposób grecki podana. To znaczy, że będzie aromatycznie, będzie szybko i będzie bardzo smacznie. Ale jestem nudna. Cały czas mówię, że będzie smacznie i aromatycznie. Ale to prawda. Użyjcie tych samych składników w tej samej kolejności, a zapewniam Was, że danie będzie po prostu wyborne. Co potrzebujemy do naszej sałatki? Pomidory. Ja dzisiaj mam takie nie za duże pomidorki. Wezmę kilka. W zależności od tego, ile osób chcecie nakarmić, to tak myślę, że jeden, góra dwa pomidory na jedną głowę. Pomidory są. Wystarczy przekroić je na pół albo na cztery. Więc biorę nóż i kroimy. Teraz czas na główny składnik. A główny składnik to grecka ośmiornica. Zobaczcie, podnoszę pokrywę i wyciągam ugotowaną wcześniej ośmiornicę. Widelczyk w ruch. Jest! Udało się! Teraz możemy ją pokroić na mniejsze kawałki. Możemy ją także zgrillować na patelni. Jak lubicie. Słuchajcie, pięknie się prezentuje. Jest cieplutka, więc może być od razu pokrojona. I zobaczcie, jak ja to robię. Odcinam jedno ramię, drugie ramię. Hop! Hop i hop. Przypominam, jak ugotować ośmiornicę. Biorę duży garnek, zalewam wodą, zagotowywuję, a następnie surową ośmiornicę, wcześniej rozmrożoną, wkładam do tej wrzącej wody. Pięknie się zwijają. No tak, ośmiornicę się tak gotuje, brownie właśnie. Pięknie się zwijają ramiona, następnie odkładam. Powtarzam tą czynność co najmniej trzy razy. Tak zwane straszenie ośmiornicy. Następnie dorzucam cebulę, czosnek, zioła, może być pietruszka, może być kolendra, trochę pieprzu, trochę liścia laurowego i gotuję na niewielkim ogniu około godziny. Następnie wyciągam ugotowaną ośmiornicę. Proste? Bardzo proste. No to przystępujemy dalej do działania. Ja dzisiaj, nim wrzucę ją do sałatki, pomimo tego, że jest ciepła, wrzucę ją na chwilę na rozgrzaną grillową patelnię. Nim patelnia się rozgrzeje, w moździerzu przygotuję lekki dressing, który wszystko razem połączy. Co do tego potrzebujemy? Czosnek. Idzie w ruch. Pamiętacie? Szeroki nóż. Raz, dwa, trzy. Zdejmujemy łupinę. Czosnek wkładamy. Aby dobrze się ucierał, dodajemy odrobinę soli. Najlepiej takiej gruboziarnistej. Jest. Teraz mięśnie zaczynają pracować. To taka domowa, kuchenna siłownia. Przypuśćmy, że jeden ząbek wystarczy. Jeśli jest oczywiście Wam mało, to dodajemy drugi. Dobra, oliwa. Leci. Dobry dressing to oczywiście element kwaśnego, czyli dodajemy ocet szery. Jeśli nie macie, użyjcie po prostu soku z cytryny. Mieszamy, mieszamy. Ach, jest moc. Chcę Wam pokazać, jak pięknie zgęstniał sok, zemulgował. Przypominam, trochę kwaśnego, oliwa, czosnek, jeszcze tylko sól i pieprz. Przy okazji doprawię naszą ośmiornicę pieprzem i oczywiście solą. Pamiętajcie, jeśli gotujecie ośmiornicę, tam praktycznie soli się nie używa, ponieważ ona w sobie ma mnóstwo morskiej wody. A jak morska woda, to oczywiście słona. Więc żeby jej nie przesolić, nie używamy soli. I oczywiście drugi powód to podobno z dodatkiem soli robi się bardziej twarda, a my tego nie chcemy. Sprawdzam ręką, jest gorąco, więc na patelni odrobinę oliwy ląduje i następnie nasze macki ośmiornicy. Pamiętajcie, gorące, oliwa, trochę wody z gotowania, może pryskać.
pięknie zaczyna tutaj pachnieć i szykuję następne składniki. Dodajmy trochę cebulki. Może być to czerwona, a może być właśnie taka, którą mam tutaj przed sobą. Uwielbiam taką młodą. Wydaje mi się, że jedna wystarczy. Odcinam końcówkę, a następnie zgrabnym ruchem w plasterki siekam. Do pomidorów dorzucamy pokrojoną cebulkę. Następnie zalewamy to dressingiem. Lekko przemieszajcie. Niech pomidory przejdą smakiem dressingu. Sprawdzam, jak tam nasza ośmiornica. Ośmiornica jeszcze dosłownie pół minuty zostaje na patelni grillowej. Teraz przygotuję moje zielone przybranie. Wyciągam szczypior i kroję na małe kawałeczki. Jeśli mówimy o kuchni greckiej, to nie może zabraknąć suszonego oregano. Dosypuję. Dopiero teraz będę się czuła, jakbym była w Grecji. Trochę zielonego. Resztę odkładam na bok. I zdejmujemy macki. Niektóre możemy wrzucić w całości, a niektóre możemy pokroić na mniejsze kawałki. Ośmiornicę trzymamy tak długo na grillu, aż się lekko zarumieni. Przecież wcześniej była gotowana. Teraz kroję na mniejsze kawałeczki. Dorzucam do sałatki, wszystko razem jeszcze raz mieszamy i tyle, gotowe, możemy jeść. Zobaczcie, jak to apetycznie wygląda. Przemieszam wszystko razem. Na koniec dodam jeszcze trochę soli, pieprzu, suszonego oregano. Skropię to odrobiną od suszery. Moja sałatka z ośmiornicą gotowa. Zapewniam Was, że jest po prostu obłędna. Ale jestem ciekawa, czy jedliście kiedykolwiek ośmiornicę? W jakim kraju? W jaki sposób była podawana? Piszcie, komentujcie, jestem bardzo tego ciekawa. A jeśli nie, to spróbujcie pierwszy raz przygotować ośmiornicę razem ze mną. Zapewniam Was, że będzie pierwsza klasa. No to co? Widzimy się w następnym odcinku. Obowiązkowo czekam na Was. Mm-hmm.